Kilka tygodni temu żegnaliśmy się z Algarve, Portugalią. Planowaliśmy przejechać zachodnie wybrzeże, dotrzeć do Porto, a stamtąd rozpocząć drogę do Polski, odwiedzając kraje Beneluxu. Przed wyruszeniem po raz ostatni odwiedziliśmy miejscowość Quarteira i jej przepiękną plażę. Cieszyliśmy się pięknymi widokami i wolnością, jaką daje Van Life. Jednak, jak zdarzało się już wielokrotnie w naszej podróży, okazało się, że życie przygotowało dla nas całkiem inny scenariusz. Że wielu ludziom wydaje się, że jesteśmy potężni, że władamy ziemią, a ona jest nam poddana. Tymczasem okazuje się, że coś tak niepozornego, niewidocznego gołym okiem jak wirus, sparaliżowało nas. Zatrzymało, nie bacząc na gospodarkę i ekonomię, ani na nasze plany. Przypominając, że ponad ludzkimi prawami jest o wiele większe prawo natury. Czy ograbiono nas z czasu, czy może nam go darowano? Czy zabrano nam wolność? Czy może ofiarowano doświadczenie, które pozwoli nam ją docenić? Jesteśmy zawieszeni w niewiadomej. Są chwile, kiedy wybiegam myślami w przyszłość, jednak obecne doświadczenie przypomina mi, że jutro to nic pewnego. Potem wracam do przeżyć sprzed epidemii i tęsknię za zwykłym, prostym życiem, jak wtedy, gdy pojechaliśmy do Algezur. Ruszamy w dalszą drogę do Algezur, do ostatniego punktu naszego pożegnania Algarve. Chcę wam tylko powiedzieć, że to miejsce, w którym dzisiaj spędziliśmy nocleg, wchodzi w skład Parku Narodowego, który obejmuje dużą część właśnie tego obszaru zachodniego wybrzeża i Algarve troszeczkę powyżej. Ten park, jego nazwę zobaczycie pod spodem, ponieważ jest ona długa i trudna do wymówienia. W skrócie nazywa się go Costa Vicentina, czyli wybrzeże świętego Wincenta bodajże. We'll be right back.
Jak widzicie, tu jest jakiś kolejny szlak, którym można podążać przez Andaluzję i Algarve. Po lewej rosną eukaliptusy. Powietrze ma piękny, bardzo dla nich specyficzny zapach. A droga przypomina mi moje Camino. Jego bardzo dużą część czułam właśnie takimi lasami. Algesur nie jest może taką typową miejscowością turystyczną, jakby z wieloma atrakcjami. Jest tutaj do zobaczenia, są tutaj do zobaczenia ruiny zamku, właśnie na których ja się znajduję. Ten zamek pochodzi z około X wieku i był zbudowany przez Arabów, którzy w tamtym czasie okupowali tereny Portugalii i Hiszpanii. Oprócz tego Stare Miasto, Market, ale to, dlaczego warto tu przyjechać, to są niesamowite, piękne widoki. Algesur jest położone w takiej kotlince, jest otoczone górami. Cisza, spokój, dużo zielonej natury i piękna przyrody, także jest tu pięknie. No, tutaj ze wzgórza właśnie zamkowego można dostrzec ocean. Sami zobaczcie. Przyszłość pod znakiem zapytania i przeszłość, która tylko potęguje tęsknotę, sprowadza nas w końcu do jedynego, co mamy, do teraźniejszości. Nie zmarnujmy jej.